Już po raz 11 Wspólnota Ziemi Dębickiej zorganizowała raut niepodległościowy. Uroczystości odbyły się w Domu Kultury Mors, a poprowadzili je, podobnie jak w ubiegłych latach, Aleksandra Małosięć i Jan Borek. Stefan Bieszczad, prezes Wspólnoty Ziemi Dębickiej, w swoim krótkim wystąpieniu podkreślił, że tegoroczny raut jest dedykowany błogosławionemu Edmundowi Bojanowskiemu, którego 150. rocznica śmierci przypada w tym roku. Wierzę mocno, iż wcześniejsze, jak i ten, przejdą do historii jako wartościowe spotkanie ludzi młodych i tych w zacnym wieku, którzy chcą świętować w refleksji nad przeszłością i teraźniejszością. Jak co roku raut jest skierowany do dzieci i młodzieży i w tym roku bardzo licznie uczestniczyli w konkursach. Niepodległość jest z nas. Dla dzieci zorganizowano konkurs plastyczny. Trochę starsi mieli za zadanie wykonać komiks o Edmundzie Bojanowskim. Najstarsi wzięli udział w konkursach recytatorskim i krasomówczym. Podczas rautu nagrodzono wszystkich uczestników, którzy byli laureatami tych konkursów. Jeśli chodzi o krasomówczy, to powiem szczerze, że oczekiwaliśmy większej frekwencji, ale był na bardzo wysokim poziomie i duża rywalizacja. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłym roku nie pokrzyżują nam plany zachorowania związane z koronawirusem i innymi przypadłościami, ponieważ wielu zawodników nam się nie zgłosiło z tego tytułu właśnie. Natomiast jeśli chodzi o konkurs plastyczny, tak co roku poziom ogromnie wysoki, ogromne zainteresowanie, no i fantastycznie, że się odbył. Kinga Sikora, uczennica drugiego LO, wzięła udział w konkursie krasomówczym i otrzymała wyróżnienie. Konkurs polegał na przygotowaniu wypowiedzi, która trwała mniej więcej 10 do 12 minut. Było to bardziej refleksją na temat cytatu zaczerpniętego z kompendium edukacyjnego Edmunda Bojanowskiego, który brzmiał: miłość czyni wielkie rzeczy, jeśli czynić nie chce, nie jest miłością. Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy, który także uczestniczył w raucie niepodległościowym, podkreślał, że dębiczanie chcą świętować odzyskanie niepodległości na różne sposoby. Dębiczanie lubią świętować, przychodzą bardzo chętnie właśnie na rauty, do sióstr zakonnych, do ogrodu. Martwi mnie tylko, że na uroczystości patriotyczne na rynku, gdzie mamy piękny pomnik niepodległościowy, tam bym chciał, żeby ich było więcej. Ponieważ raut był dedykowany błogosławionemu Edmundowi Bojanowskiemu, prelekcje na temat patrona sióstr służebniczek pod tytułem Patriota czasu zniewolenia wygłosił ksiądz profesor habilitowany Ireneusz Stolarczyk. Raut był okazją do zastanowienia się nad patriotyzmem i niepodległością państwa polskiego. Niewątpliwie żyjemy w niepodległym kraju. Taka jest rzeczywistość. A że pojawiają się różnego rodzaju napięcia, czy to międzynarodowe, czy polityczne, czy wręcz lokalnie doświadczamy różnicy zdań, to nie świadczy o tym, że na swój sposób tej niepodległości nie doświadczamy. I dlatego tego typu spotkanie, jakie dzisiaj organizujemy, to jest też okazją do refleksji. Niepodległość jest istotą istnienia każdego narodu, bo nieprawdą jest, że nie ma narodów. Narody są, były i będą. Państwa się tworzą na podstawie narodów. Później oczywiście zdarza się, że są państwa jednonarodowe, wielonarodowe, ale ogólnie Polska zawsze była państwem jednorodnym narodowo i trzeba powiedzieć, że pokazały to zabory właśnie. 123 lata niewoli i 10 listopada 1918 roku, kiedy marszałek Piłsudski przyjeżdża, i 11 listopada, kiedy Rada Regencyjna przekazuje mu pełnię władzy nad Polską, której przecież nie było. I w ciągu jednego czy dwóch dni, czy no oczywiście historycznie wielu set lat, ta Polska oczywiście pod tym nieszczęsnym rozbiorem trwała. I dzisiaj nic się nie zmieniło. Polska jest, ma swoich mieszkańców, ma swoich obywateli, ma swoją historię, swoją tradycję, swoją kulturę, swoje wartości. W tym roku myślę, że jest szczególną lekcją patriotyzmu ze względu na czas pandemii, ze względu na sytuację, jaka jest. Tym bardziej chyba wszyscy doceniamy, począwszy od małych dzieci, dorosłych, seniorów, doceniamy, jak ważne jest wspólne świętowanie, wspólnota, bycie razem. Oczywiście zachowujemy wszelkie warunki, zasady bezpieczeństwa sanitarnego, ale świętujemy, bo ważna jest niepodległość, ważna jest szczególnie w dzisiejszych czasach i ważna jest wspólnota,
bycie razem, pomaganie sobie, wspieranie się i poczucie tego, że jesteśmy razem. I tego należy, moim zdaniem, i uczyć i dzieci, i młodzież. Myślę, że każdy Polak, każdy, kto czuje się Polakiem, kto czuje Polskę i czuje się patriotą, wie, jak celebrować narodowe uroczystości. Natomiast jeśli chodzi o patriotyzm, czym on jest? Być może trudne do zdefiniowania, natomiast patriotyzm to przede wszystkim miłość do ojczyzny. Miłość i szacunek do drugiego człowieka i tego patriotyzmu uczą nas narodowi bohaterowie, ci, którzy w imię ojczyzny, w imię najwyższych wartości byli w stanie oddać to, co najcenniejsze, czyli własne życie. Na koniec uroczystości zaśpiewała Magdalena Białorucka-Ogorzelec z Towarzyszeniem Zespołu Instrumentalnego.